Czyli ze Szwabii. Z Warszawy. Mhm. Do Polski. Taka pogoda, więc odwrotnie, tak przyszłam wcześniej, tak mi się wydaje. Ja w ogóle to jestem Ukrainką i przychodzę, zawsze zostałem jakieś niczy na takich zaniedbanych mogiłach, albo tam gdzie tych niczy jeszcze nie ma. Nie, mamy też taki dzień poświęcony, ma dość taki dzień ruchomy, to zależy od tego kalendarza. Ale my nie mamy w ogóle takiej tradycji chodzenia na groby wieczorem, dlatego dla mnie to jest... Lubię tą atmosferę. Nawet z taką pogodą jest tak jakoś specjalnie. Światełka pamięci były dziś zapalane także na wielu nekropoliach poza granicami, gdzie spoczywają Polacy. Lampki zapłonęły m.in. na cmentarzu Łyczakowskim, leżącym dużo obok cmentarzu Orląt we Lwowie. Palone też lampki w Wilnie, Grodnie, ale również w Paryżu, Moskwie oraz wielu innych miejscach, gdzie pochowani są polscy emigranci, żołnierze, zesłańcy czy mieszkańcy dawnych ziem polskich. W Krakowie tłoczno było również na cmentarzu rakowickim, na którym znajduje się niemal 80 tysięcy grobów. Krakowianie na jednej z najstarszych nekropolii w mieście oddają hołd nie tylko swoim bliskim, ale również wybitnym aktorom, pisarzom, politykom i sportowcom, którzy spoczywają na Alei Zasłużonych. Szopki, które były w Krakowie znane, usławiły Kraków. Co im nad grobem Margaretę? No widać, że dużo osób o nim pamięta, ponieważ jest dużo zniszczeń. W cmentarnej kaplicy cały czas czytane są wypominki ze zmarłych. Przy każdym wejściu do nekropolii prowadzone są kwesty, między innymi na odnowę polskich grobów cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie. Nie ma kto się tymi grobami zajmować, także dzięki tym zbiórkom corocznym tutaj udaje się odnowić kolejne nagrobki. Przed cmentarzem kwitnie handel. Nie brakuje kramów ze zniczami i kwiatami, ale też tradycyjnym przysmakiem, miodkiem tureckim. Orzechowy, czekoladowy, waniliowy, różne są smaki. Jak pan przychodzi na cmentarz, to bez miodku pan nie wyjdzie, no bo to jest tradycja. Ze względu na zamknięte drogi dojazdowe na największe cmentarze w Krakowie najlepiej dotrzeć tramwajem lub autobusem albo na piechotę. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Po raz 22 odbyła się kwesta na starym cmentarzu przy ulicy Ogrodowej w Łodzi. Artyści, samorządowcy, przedstawiciele uczelni, dziennikarze i politycy zbierali pieniądze na renowację zabytkowych pomników. Od wielu lat na najstarszej łódzkiej nekropolii można spotkać senatora Ryszarda Bolesławskiego. Ci, którzy urodzili się 22 lata temu, teraz już studiują, przychodzili tu zawsze z rodzicami. Teraz miałem nawet takiego młodego człowieka, który zbierał przez cały rok te miedziaki różne i przyniósł mi tego z 1,5 kg. Ja musiałem rozkręcić puszkę, żeby to wszystko wsypać do środka. To jest taki woreczek z wielką ilością jednogroszówek i tutaj jest w ogóle bardzo dużo groszy. Kto to przyniósł? Taka pani. Tak na oko, ile tu może być? Myślę, że z 10, może nawet więcej, z 20-30 zł. Podczas ubiegłorocznej kwesty zebrano 92 tysiące złotych, za które odnowiono 12 pomników. Z kolei we wszystkich zorganizowanych do tej pory kwestach pozyskano około 1 200 000 zł, dzięki czemu poddano renowacji ponad 160 pomników. Na zabytkowej nekropolii przy ulicy Ogrodowej, powstałej w połowie XIX wieku, spoczywają m.in. osoby zasłużone dla Łodzi, przedstawiciele znanych fabrykanckich rodów czy artyści trzech wyznań, katolicy, protestanci i prawosławni. Płoną znicze przy pomniku martyrologii narodu polskiego na cmentarzu w Koszalinie. Wokół krzyża znajdują się pamiątkowe tablice poświęcone m.in. żołnierzom II wojny światowej, a także ofiarom obozów, łagrów i bolszewizmu oraz pomordowanym na Kresach i w Katyniu. Trzeba oddać cześć tym, którzy zginęli, powiedział Polskiemu Radiu Koszalin żołnierz Armii Krajowej Edward Mucha. Taka pamięć. Tak, odwiedza się te groby naszych kolegów i innych. Takim naszym obowiązkiem jest. No takie wzruszające jest. Dopóki będziemy żyli, to będziemy odwiedzać naszych kolegów. No i jeszcze tą pamięć taką została na zawsze. Odwiedzający koszaliński cmentarz chętnie zapalają znicze przed pomnikiem. Za moich rodziców, za dziadków nie mogą pojechać na ich groby. Dlatego symbolicznie tutaj zapalamy. Co roku zapalamy światełko na grobach żołnierzy, sybiraków. To jest taki obowiązek. Uczę dziecko, przychodzi ze mną syn, żeby o tym pamiętał. Zapalam tutaj ten znicz, ponieważ my Polacy szczególnie powinniśmy pamiętać o tych, którzy walczyli za naszą ojczyznę, którzy oddali swoje życie. Ten dzień jest szczególny, żeby oddać też cześć i hołd właśnie bohaterom walki o naszą ojczyznę.
Pod pomnikiem spoczywają urny z ziemią z Katynia, Ostaszkowa, Starobielska i innych miejsc, w których NKWD pomordowało polskich oficerów, żołnierzy i policjantów. Trzeba też pamiętać o tych, których nie znaliśmy osobiście, ale którzy poświęcili swoje życie dobru ogólnemu, dobru ojczyzny, mówi profesor Andrzej Strumiło. Razem z leśnikiem Romanem Rogozińskim artysta udokumentował te miejsce na Suwalszczyźnie i Augustowszczyźnie, poświęcając bohaterom książkę Pro Patria. Takich miejsc w regionie jest bardzo dużo, dodaje Strumiło. Cmentarz w Berznikach, gdzie leżą ofiary, bohaterowie powstania sienickiego. Taki cmentarz powstańczy w Puszczy Augustowskiej, gdzie były obozy powstańcze, a dzisiaj są mogiły i pomniki. Kozierynek, Szczebra, taka góra szubieniczna pod Suwałkami, gdzie wieszano uczestników powstania styczniowego, groby pod Czerwonym Krzyżem. Te wszystkie miejsca zostały udokumentowane. Wiele jest w lasach anonimowych mogił powstańczych. Na nich też zapłonęły dziś znicze. Światło zapłonęło na pamiątkę też tych, których grobów nie znamy, mówi profesor. Bo ja nie wiem, gdzie jest mój ojciec pochowany. My nie wiemy, gdzie leży profesor Lityński, twórca Instytutu Hydrobiologii na Wigrach, wybitny naukowiec polski, który został wieziony na Syberię. Zmarł po drodze, gdzie w okolicach Smoleńska został wyrzucony z wagonu. Gdzie jest jego grób? My nie wiemy. Ale możemy zapalić światło, pamiętając o nim. I tak się bardzo często dzieje, że wiele świec płonie nad grobami, których nie ma. Palimy to jak gdyby symbolicznie. Tak też stanie się przy pomniku w Gibach autorstwa Andrzeja Strumiły, który poświęcony jest ofiarom obławy augustowskiej z lipca 1945 roku. Na wzgórzu stoi krzyż, a u jego podnóża leży kilkaset głazów. Wciąż nie wiadomo, gdzie zamordowani zostali pochowani. Również ludzie gór wspominają zmarłych himalaistów. Ostatnie lata były tragiczne dla polskiego himalaizmu. W górach na zawsze pozostało wielu wybitnych wspinaczy. Tylko w tym roku w czasie wyprawy na szczyt Shivaling w Himalajach Garhwalu w Indiach zginęli Grzegorz Kukurowski i Łukasz Chrzanowski. Łukasz Chrzanowski zginął podczas próby zejścia po śmierci swojego partnera wspinaczkowego. W lipcu ubiegłego roku na zboczach Gaszerbruma II zginął młody polski narciarz wysokogórski Olek Ostrowski. Jednak ostatnim, najtragiczniejszym okresem dla polskiego himalaizmu był rok 2013. Po pierwszym zimowym zdobyciu ośmiotysięcznika Broad Peak zginęli Tomasz Kowalski i Maciej Berbeka. Kilka miesięcy później na zboczach Gaszerbruma I od ściany odpadł Artur Heiser, twórca programu Polski Himalaizm Zimowy. Góry wysokie nigdy nie oszczędzały polskich himalaistów. Zbocza ośmiotysięczników są miejscem spoczynku między innymi Jerzego Kukuczki, Wandy Rutkiewicz czy Piotra Morawskiego. Paweł Pawlica, Polskie Radio. A wielu polskich wspinaczy, którzy nigdy nie powrócili z gór upamiętnionych, zostało na cmentarzu na Pęksowym Brzysku oraz symbolicznym cmentarzu pod Osterwą po słowackiej stronie Tatr. Uroczystość Wszystkich Świętych obchodzono również za granicą. Na cmentarzu Orląt modlono się za polskich obrońców Lwowa. W uroczystości uczestniczyli miejscowi Polacy i polscy dyplomaci. Mszę celebrował rzymskokatolicki biskup lwowski. Obecni byli też Ukraińcy. Wspólnie z Polakami modlili się na kwaterze Orląt, a także na mogiłach ukraińskiej i halickiej armii. O szczegółach ze Lwowa Paweł Buszko. Przy krzyżach na cmentarzu obrońców Lwowa zapłonęły białe i czerwone znicze. Odprawiono też mszę świętą celebrowaną przez metropolitę lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego. Do zebranych zwrócił się konsul generalny Rzeczpospolitej w Lwowie Wiesław Mazur. Tu spoczywa kwiat inteligencji polskiej i obrońcy za wolność niepodległą. Ci ludzie tu walczyli za Polskę. W modlitwie uczestniczyli też ci Lwowianie, którzy pamiętają czasy, gdy polska nekropolia była zbezczeszczona przez Sowietów. Było gruzowisko, jeszcze my z ojcem był tak po cichutku, nieraz tak przechodził, żeby tak nikt nie wiedział, gdzieś wieczorem i tam kwiatki, gruzowisko, to było śmieć. Wspominał Jan Kot z Towarzystwa Kultury Polskiej. W modlitwie uczestniczyli również Ukraińcy ze swoimi flagami narodowymi. Dlatego, żeby Polacy i Ukraińcy nigdy więcej nie strzelali jeden drugiego. Polacy i Ukraińcy wspólnie modlili się również na grobach ukraińskiej Armii Halickiej, czyli tej formacji zbrojnej, która w 1918 roku walczyła z Orlętami, polskimi obrońcami Lwowa. Ze Lwowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Jak co roku tysiące zniczy zapłonęło dziś na cmentarzu na Rossie, najstarszej wileńskiej nekropolii. Ambasada Polski w Wilnie kupiła 4,5 tysiąca zniczy i prawie 50 wieńców i wiązanek.
Rossa jest miejscem wiecznego spoczynku matki i serca marszałka Józefa Piłsudskiego. Społeczność polska zapala też znicze na grobach spoczywających tu profesorów Uniwersytetu Stefana Batorego, Joachima Lelewela, historyka i nauczyciela Adama Mickiewicza, archeologa Eustacha Gotyszkiewicza, poety Władysława Syrokomli, malarza Franciszka Smuglewicza, architekta Antoniego Wiwulskiego. Wcześniej na Rossie, a także na cmentarzu bernardyńskim uprzątali groby harcerze, uczniowie polskich szkół i pracownicy polskiej pracówki dyplomatycznej. Znicze zaplonął w miejscach pamięci narodowej nie tylko w Wilnie, ale również na terenie całej Wielkopolski. W Butrymańcach, Koniuchach, Dubinkach i Glinciszkach, w Rudominie i Solecznikach. Wszędzie tam, gdzie są groby polskich legionistów, żołnierzy AK i cywilnych mieszkańców zamordowanych podczas okupacji niemieckiej. Z Wilna dla Polskiego Radia Renata Wittmann. Niemal w całej Rosji zapłonęły znicze na mogiłach Polaków. Przedstawiciele Polonii i dyplomaci szczególnie pamiętali o ofiarach terroru stalinowskiego. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Hołd pomordowanym oddano na moskiewskim cmentarzu Dońskim, gdzie znajdują się symboliczne groby działaczy Polskiego Państwa Podziemnego, w podmoskiewskim Butowie, gdzie rozstrzelano ponad 1000 naszych rodaków, a także w miejscach masowych kaźni polskich oficerów w Katyniu, Miedno i Ostaszkowie, jak przypomina szef sekcji polskiej Stowarzyszenia Memoriał Aleksandr Gurianow. Takich polskich cmentarzy jest w Rosji wiele. Jest jeszcze kilka cmentarzy, które rzeczywiście zostały urządzone i funkcjonują jako cmentarze pamięci ofiar represji. I mam to na myśli cmentarz w Borowiczach, gdzie pochowano internowanych AK-owców. Jeszcze jeden cmentarz niedaleko od Riazania w Skopinie. No takich łagrów było setki i przy każdym z takich łagrów był cmentarz. Większość tych cmentarzy jest opuszczonych. Znicze zapłonęły także na mogiłach zesłańców carskich i ofiar stalinowskich wywózek. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na polskie ślady można trafić też na cmentarzu Montparnasse w Paryżu. To oprócz Père Lachaise i nekropolii na Montmartre jeden z najbardziej znanych cmentarzy stolicy Francji. Tutaj wieczny odpoczynek znaleźli poeci, pisarze, ludzie należący do elit intelektualnych i artystycznych Paryża. A wśród nich można wyłuskać nazwiska Polaków, których los zagnał na Cekwanę. Tutaj spoczywa Anna Pustowójtówna, która brała udział w powstaniu styczniowym, kiedy to uczestniczyła w kilku ważnych bitwach. Później była sanitariuszką w wojnie francusko-pruskiej i w czasach komuny paryskiej. Tutaj także znajduje się grób urodzonego w polsko-francuskiej rodzinie Ludwika Mirosławskiego, pisarza, poety, a także dowódcy oddziałów na Sycylii, w Badenii i w Palatynacie Reńskim, który został dyktatorem Powstania Styczniowego. Tutaj także spoczywają wybitny polski śpiewak operowy Jan Reszke oraz współtwórca amerykańskiej bomby atomowej, przedstawiciel legendarnej w świecie lwowskiej szkoły matematycznej Stanisław Ulam. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Z kolei Polacy we Włoszech zapalili znicze przede wszystkim na cmentarzach wojennych, którymi usłany jest szlak bojowy drugiego korpusu generała Władysława Andersa. W Loreto pod Anconą, San Lazaro pod Bolonią i Casa Massima na południu Włoch msze odprawione zostaną jutro w dzień zaduszny. Znicze zapłonęły też w innych miejscach. Na najbardziej znanym cmentarzu na Monte Cassino odprawiona została już przed południem msza za zmarłych, w której udział wziął ambasador w Rzymie Tomasz Orłowski. Pochowany został tam generał Anders. Na XIX-wiecznym rzymskim cmentarzu Campo Verano pochowanych jest wielu znanych Polaków, m.in. malarz Aleksander Gierymski i rzeźbiarz Antoni Madejski, autor wawelskich nagrobków Władysława Warneńczyka i królowej Jadwigi. Na drugim stołecznym cmentarzu Prima Porta spoczywają m.in. Kazimierz Pape, ambasador przy Watykanie w czasie wojny i zaraz po niej, i jego żona Leonia z Dobrzańskich, siostra sławnego majora Hubala. Na tym właśnie cmentarzu w środę po południu modlić będzie się za wszystkich zmarłych papież Franciszek. Nie da, ludzie są podli, są gorsi. Polskie Radio, Rzym. 24 godziny w Polsce i na świecie. A już za chwilę w Polskim Radiu 24 informacje dnia w skrócie, po których obiecuję, wracamy do magazynu 24 godziny w Polsce i na świecie. Autopromocja. Polskie Radio 24. Od rana zalewa nas fala informacji, komentarzy i opinii. Wybieram te najważniejsze i pytam o nie najważniejszych ludzi. 24 pytania w Polskim Radiu 24. Od poniedziałku do piątku o 7.35 i 8.35. Piotr Wąż, zapraszam.
nas facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Światową konferencją klimatyczną w Marrakeszu. Oznacza to, że niemal 300 milionów dzieci na naszym globie, w tym 220 milionów w południowej Azji, jest narażonych na choroby układu oddechowego, upośledzające między innymi rozwój układu krążenia i mózgu dziecka. Począwszy od dziś, zamknięte są wszystkie wysokogórskie szlaki turystyczne w słowackiej części Tatr. Ograniczenie jest wprowadzane co roku z uwagi na ochronę przyrody oraz bezpieczeństwo i potrwa do 15 czerwca przyszłego roku. Zamknięcie wysokogórskich szlaków na Słowacji oznacza, że turyści wędrujący po polskiej części gór nie mogą przekraczać granicy na granit Tatr i przechodzić na południową stronę. Najbardziej popularne wśród polskich turystów szlaki słowackie łączą się z naszymi traktami na granicy państwa, m.in. na Rysach, Kasprowym Wierchu, Wołowcu czy Grzesiu. Władze Słowackiego Parku Narodowego informują, że powodem zamykania szlaków jest ochrona tatrzańskiej przyrody, zwłaszcza kozicy i świstaka. Ograniczenie nie dotyczy jedynie Sławkowskiego szczytu, który będzie zamknięty wraz z pojawieniem się śniegu. Szlaki turystyczne po polskiej stronie Tatr są otwarte przez cały rok. Prawie 12 milionów podrobionych euro znaleziono podczas akcji prokuratury i policji na dnie zbiornika retencyjnego w rejonie Płowdiwu w środkowej Bułgarii. Pieniądze są częścią większej sumy, która miała być sprzedana i rozprowadzana w Europie Zachodniej. Służby specjalne śledziły fałszerzy i w domu jednego z trzech zatrzymanych członków gangu odkryto i skonfiskowano jeszcze 2 miliony. Według policji sfałszowane pieniądze sprzedaje się za około 20-30% ich nominału. Podrobione pieniądze ze zbiornika wydobyła policyjna ekipa płetwonurków. Nie ma jednak informacji o drukarni, w której wyprodukowano banknoty. Na początku października również w Płowdiwie rozbito gang fałszerzy i skonfiskowano wtedy ponad 3 miliony podrobionych euro. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A na naszym zegarze 2,5 minuty po pół do 23. W Polskim Radiu 24. 24 godziny na świecie. Za obecnego pontyfikatu nie będzie kobiet księży, mówił o tym papież Franciszek podczas tradycyjnej konferencji prasowej na pokładzie samolotu, którym wracał z Malmy do Rzymu. Papież przebywał niecałe 2 dni w Szwecji, gdzie uczestniczył w inauguracji obchodów 500-lecia reformacji. Z Rzymu Marek Lenert. Papież był tam na zaproszenie Światowej Federacji Luterańskiej, ale nie podsumował tego aspektu swojej podróży. Zapytano go natomiast, co sądzi o tym, że na czele Kościoła Szwecji stoi kobieta i czy można spodziewać się, że w Kościele katolickim kobiety będą kiedyś kapłanami. Franciszek przypomniał, że w sprawie święceń kobiet ostatnie słowo powiedział Jan Paweł II i to słowo pozostaje. Papież odwołał się do listu apostolskiego Ordinatio Sacerdotalis Jana Pawła II o udzielaniu święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom z maja 1994 roku. Dużo miejsca w rozmowie z dziennikarzami Franciszek poświęcił problemom migracji. Zauważył, że to nieludzkie zamykać drzwi, nieludzkie zamykać serca, ale na dłuższą metę płaci się za to polityczną cenę. Płaci się również, dodał, za pomyłkę w rachubach i za przyjęcie większej liczby, niż jest się w stanie zintegrować. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Donald Trump nadrabia w sondażach straty do Hillary Clinton. Kandydat republikanów prowadzi bardzo intensywną kampanię i ostro krytykuje swoją rywalkę. Była sekretarz stanu nadal w defensywie. Z Waszyngtonu Marek Bogłowski. Jeszcze tydzień temu sondaż preferencji wyborczych dziennika Washington Post i telewizji ABC pokazywał 12-procentową przewagę Hillary Clinton. Dziś w tym samym badaniu to Donald Trump jest na prowadzeniu i wyprzedza kandydatkę demokratów o 1%. I choć w większości innych sondaży była sekretarz stanu nadal jest na czele, to jej przewaga wyraźnie topnieje. 10 dni temu wyprzedzała Donalda Trumpa średnio o 7 punktów procentowych, obecnie zaledwie o 2 punkty.
Sztab Hillary Clinton znalazł się w defensywie po ujawnieniu przez FBI informacji o odnalezieniu nowych e-maili z serwera byłej sekretarz stanu. Otwiera to możliwość postawienia kandydatce demokratów zarzutów kryminalnych. I nawet jeśli scenariusz taki jest mało prawdopodobny, potencjalne ryzyko chaosu politycznego i prawnego zniechęca część wyborców do popierania Hillary Clinton. Demokraci starają się zmienić temat kampanii na debatę o charakterze Donalda Trumpa, jego stosunku do kobiet czy rzekomych powiązaniach z Rosją. Na razie próby te są jednak mało skuteczne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Wielkiej Brytanii ustalono nowy poziom tzw. płacy godziwej. To 8 funtów i 45 pensów za godzinę. A w Londynie nawet więcej, bo 9 funtów i 75 pensów. To sporo więcej niż ustawowe wynagrodzenie minimalne, które od nowego roku finansowego, czyli od kwietnia, wzrośnie do 7 funtów i 20 pensów. Z Londynu Grzegorz Drymer. W zeszłym roku brytyjski rząd zapowiedział wieloletni program podwyżek płacy minimalnej, co wywołało obawy, że spadnie liczba firm oferujących dobrowolnie wyższą płacę godziwą. Stało się jednak inaczej. Ich rejestr wzrósł w dwójnasób, do prawie 3000. Wśród największych są IKEA, banki Lloyds, TSB, firma energetyczna EDF, Biblioteka Brytyjska, ubezpieczyciele Aviva i RSA, kluby piłkarskie Chelsea i Everton oraz sieć kin Curzon. W sumie zatrudniają one 120 tysięcy osób. Płaca godziwa to pomysł organizacji dobroczynnej Living Wage Foundation. Jej prezes Gavin Kelly powiedział, że dla wielu pracodawców pracownicy przestają być łatwo wymienialnym narzędziem, a stają się elementem majątku trwałego firmy, w który trzeba inwestować. Jest jednak i inna duża grupa pracodawców, która uważa, że utrzymanie płacy minimalnej i płacy godziwej będzie się kłócić z interesem gospodarczym Wielkiej Brytanii w sytuacji Brexitu. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. 8 miesięcy więzienia. Taki wyrok usłyszało dwóch polskich imigrantów, którzy kilka miesięcy temu wtargnęli do londyńskiego meczetu i obrzucili modlących się bekonem. Muzułmanie uznają świnie za zwierzęta nieczyste. Sędzia uznał taki czyn za przestępstwo na tle nienawiści rasowo-religijnej. Na rozprawie był Adam Dąbrowski. Dumą naszego kraju są tolerancja i gościnność dla różnych nacji i wyznań, od Polaków przez muzułmanów po Żydów, powiedział sędzia Peter Clark. Podkreślił, że sądy muszą sprzeciwiać się każdemu aktowi zaogniającemu relacje między społecznościami składającymi się na brytyjskie społeczeństwo. Wymienił w tym kontekście niedawne akty nienawiści wobec obywateli polskich żyjących na wyspach. To dlatego, mimo że wcześniej mężczyźni byli niekarani, sędzia zdecydował się nie stosować zawieszenia wyroku. Polacy uczestniczyli w imprezie plenerowej, pili przez cały dzień, obaj przekonywali, że nie pamiętają samego wtargnięcia do świątyni. Według relacji przedstawionej w sądzie, jeden z nich wykrzyczał do modlących się smacznego, a potem obrzucił ich niecenzuralną obelgą. A obecna na sali rodzina jednego ze skazanych mówiła mi, to był moment szaleństwa. Obaj żałują tego, co zrobili, przyznali się od razu, co wpłynęło na obniżenie wyroku. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Pomóż żyć to nazwa trwającej w Hiszpanii akcji, w której młodzi opiekują się osobami starszymi i samotnymi. Akcja objęła niemal cały kraj. Jej pomysłodawcą jest organizacja pozarządowa Solidarni dla Rozwoju. Marta, studentka trzeciego roku biologii, trzy razy w tygodniu je kolację z 80-letnią Marią. Lubi to. Twierdzi, że mają o czym rozmawiać. Marlon przyjechał do Madrytu, żeby studiować inżynierię. Nie stać go było na wynajem mieszkania. Od prawie roku mieszka u 87-letniej Rosy. Nie płaci za pokój, ale przygotowuje śniadania i kolacje, robi zakupy i dba o kwiaty. Dla mnie ona jest jak matka. Dobrze nam się razem mieszka. Zaprzyjaźniliśmy się, wzajemnie sobie pomagamy. Mimo różnicy wieku mamy wspólne zainteresowania, mówił Marlon Suarez. Dzięki akcji Pomóż Żyć ponad 1000 rencistów i emerytów nie odczuwa samotności. Jednak organizatorzy akcji przypominają, że w Hiszpanii bez opieki mieszka ponad 1 000 000 osób mających ponad 75 lat. Pragniemy, aby wszyscy oni nie czuli się samotni. Taki postawiliśmy sobie cel. Czytamy na stronie internetowej organizacji Solidarni dla Rozwoju. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. W irackim Mosulu pod kontrolą dżihadystów jest uwięzionych około 600 tysięcy dzieci. Organizacja pomocy humanitarnej Save the Children wzywa do utworzenia korytarzy, którymi mogłyby one bezpiecznie wydostać się z oblężonego miasta. W Mosulu przebywa w sumie około 1,5 miliona cywilów. Od ponad 2 tygodni trwa tam ofensywa irackiej armii, a jej celem jest odbicie miasta z rąk tzw. państwa islamskiego. Siły rządowe weszły na przedmieścia Mosulu. Elitarne jednostki antyterrorystów odbiły z rąk dżihadystów budynek państwowej telewizji na obrzeżach miasta.
Premier Iraku Haider al-Abadi poinformował, że w Mosulu broni się od 3 do 5 tysięcy fanatyków z tak zwanego państwa islamskiego, a stawiają oni zacięty opór siłą rządowym. Są też doniesienia, że wykorzystują cywilów jako żywe tarcze. W ofensywie irackiej armii bierze udział około 50 tysięcy funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa, kurdyjscy bojownicy i grupy bojowe arabskich sunnitów i szyitów. Mosul, opanowany przez dżihadystów w czerwcu 2014 roku, jest ostatnim dużym miastem Iraku, kontrolowanym przez samozwańcze państwa. Turecki dziennik opozycyjny Cumhuriyet zamieścił na pierwszej stronie tytuł "Nie poddamy się". Zapowiedział też, że do końca będzie walczył o demokrację i wolność w Turcji. To reakcja gazety na poniedziałkowe aresztowanie pełniącego obowiązki redaktora naczelnego i około 10 dziennikarzy i pracowników. Zatem Beata Kukiel-Wrajla. Przez całą noc przed siedzibą gazety w Stambule kilkadziesiąt osób protestowało przeciwko aresztowaniu dziennikarzy. Niektórzy, okryci kocami, spali na ławkach w otoczeniu policyjnych patroli. Unia Europejska i USA potępiły działania przeciwko gazecie, która jako jedna z niewielu już krajowych mediów krytykuje działania prezydenta Turcji Recep'a Erdoğana, oskarżając go o zbrodnie przeciwko kurdyjskim bojownikom oraz zwolennikom Fethullaha Gülen'a, muzułmańskiego duchownego, który mieszka w Stanach Zjednoczonych. Zdaniem Ankary to on stoi za próbą zamachu stanu w Turcji z 15 lipca. Sam kaznodzieja zaprzecza jakiemukolwiek udziałowi w nieudanym puczu. Turecka agencja informacyjna Anadolu podała, że prowadzone jest śledztwo w sprawie zamieszczania w Cumhuriyet tekstów służących zwolennikom Gülen'a, które powodują w Turcji chaos i anarchię. Pracownicy gazety twierdzą, że turecki rząd czyni kroki w stronę zamknięcia dziennika i deklarują, że nawet bez siedziby będą kontynuować walkę. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Gazeta Cumhuriyet została założona w 1924 roku, czyli 6 miesięcy po powstaniu Republiki Tureckiej. Chińscy eksperci zamierzają za miesiąc wystrzelić nowoczesnego satelitę, który ma pomóc w obserwacji Ziemi. Model tego urządzenia od dziś będzie pokazywany na specjalnej wystawie w mieście Zhuhai na południu Chin. To będzie pierwszy komercyjny chiński satelita wyposażony w urządzenia do tzw. teledetekcji. Li Zhongbao, wicedyrektor Państwowej Korporacji Nauk i Technologii Aeronautycznych, mówi, że urządzenie pomoże przemysłowi kosmicznemu i gospodarce. Przyczyni się w dużym stopniu do lepszej obserwacji lądu i zasobów morskich. Satelita ma stać się częścią największego systemu teledetekcji, czyli prowadzenia badań na odległość przy użyciu specjalistycznych czujników. Będą one odbierać mikrofale, a także światło widzialne. Będzie widać szczegóły mniejsze niż metr. Złożony z kilkudziesięciu satelitów system ma być gotowy za 6 lat. Zdaniem obserwatorów, rząd w Pekinie prowadzi bardzo ambitny plan podboju kosmosu. Rafał Motryuk, Polskie Radio. Prezydent François Hollande proponuje, by zabytki Iraku i Syrii narażone na wojenne zniszczenia przechować na terenie Francji. Jak powiedział, mogłyby one trafić do zbiorów muzeum w Louvre, w tworzonym właśnie oddziale w Lens. Tam zabytki byłyby poddane konserwacji i odpowiednio chronione. Hollande zapowiedział, że przedstawi tę propozycję w grudniu na konferencji w Abu Dhabi poświęconej zagrożeniom dla dziedzictwa kultury. Główną rolą placówki w Lens będzie przechowanie tej części kolekcji Muzeum Louvre, która nie jest wystawiana w Paryżu. Może też odegrać inną rolę w związku z tragicznymi wydarzeniami na świecie. Tam, gdzie dzieła sztuki są zagrożone przez działania terrorystów, barbarzyńców, którzy je niszczą, mówił prezydent Francji. Fanatycy z tak zwanego państwa islamskiego na podbitych terytoriach Iraku i Syrii niszczą bezcenne dzieła sztuki antycznej, między innymi starożytne miasto Palmirę. Podczas konferencji w Abu Dhabi ma zostać zebrana kwota 100 milionów dolarów na ratowanie zagrożonych zabytków. Louvre, najliczniej odwiedzane muzeum na świecie, ma bogatą kolekcję malowideł, rzeźb, egipskich sarkofagów i innych dzieł sztuki, z których tylko część jest wystawiana dla zwiedzających. Pozostałe eksponaty leżą w piwnicach placówki. Mają one trafić do oddziału Muzeum w Lens. Budowa placówki, w której będą prowadzone także prace konserwatorskie, rozpoczęła się przed 3 laty. Słowacy od dziś do czerwca zamykają szlaki w Tatrach. Turyści nie mogą poruszać się powyżej schronisk. Władze TANAP, czyli słowackiego odpowiednika Tatrzańskiego Parku Narodowego, tłumaczą to względami bezpieczeństwa oraz ochrony przyrody. Za złamanie zakazu grożą surowe kary finansowe. Działania Słowaków są mocno dyskusyjne i prowadzą często do odwrotnych od zamierzonych sytuacji, mówi Bartek Dobroch, przewodnik tatrzański.
To, że te przepisy są niejednolite po polskiej i po słowackiej stronie, jest wręcz szkodliwe. Turyście, który spadł na słowacką stronę, helikopter słowacki spotkał się z sytuacją, że ten turysta zaczął uciekać przed tym ratowniczym helikopterem, kryć się przed ratownikami. No, strach przed odpowiedzialnością w tym wypadku powoduje, że ludzie są skłonni do tak absurdalnych działań. Po stronie polskiej od grudnia zamykane są tylko 4 szlaki. Pozostałe, również te prowadzące wzdłuż granicy Polski i Słowacji, są dla turystów dostępne. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. 38 osób zginęło, a 471 zostało rannych w ponad 380 wypadkach, do których doszło od piątku. Komenda Główna Policji uaktualnia statystyki i przestrzega kierowców. Zaczęła się fala powrotów z cmentarzy, a pogoda niestety nie sprzyja zmotoryzowanym. W wielu miastach na drogach wyjazdowych tworzą się gigantyczne korki. Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji apeluje więc o rozwagę. Do 2 listopada zawsze ta nasza akcja Znicz trwa, bo te powroty będą jeszcze jutro. Tradycyjnie apelujemy o to, by wyjechać wcześniej, nie sugerować się bezwzględnie nawigacją. Tak jak mówiłem, to, że nawigacja mówi nam, że dojedziemy w 3 godziny, wcale nie oznacza, że tak musi być, bo będą niespodziewane sytuacje na drodze. Więc jeżeli a. będziemy przestrzegać przepisów ruchu drogowego, b. obdarzymy się nawzajem życzliwością, z całą pewnością cali i zdrowi dotrzemy do celu naszej podróży. I choć akcja Znicz 2016 trwa do jutra, Dawid Marciniak przekonuje, że to dziś najwięcej osób wraca do swoich domów. Tym bardziej, jak zauważa, na drogach potrzebna jest wyrozumiałość i życzliwość dla innych. Teraz jadę tym pasem, który wpuszcza innych na zasadzie suwaka, bo tam zostało zwężenie, bo jest wyznaczony parking, ale nie mam gwarancji, że kilometr dalej to ja będę na tym pasie, który będzie próbował się włączyć do ruchu. Więc jeżeli tak sobie to ustawimy, taką życzliwość i wyrozumiałość dla siebie i dla innych kierowców, będzie nam dużo lżej. I nawet jeżeli będziemy stali w tym korku, a będziemy stali, to zupełnie inaczej będziemy go przeżywali. Na pobłażliwość nie mają jednak co liczyć kierowcy pod wpływem alkoholu. Od piątku policjanci zatrzymali 1119 nietrzeźwych kierujących. Mandatami policja będzie też karać pieszych, którzy poruszają się bez odblasków w terenie niezabudowanym. A ci, którzy jeżdżą brawurowo, powinni pamiętać, że za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km na godzinę w terenie zabudowanym traci się prawo jazdy. Od piątku tysiące policyjnych patroli kontrolowało stan techniczny samochodów oraz trzeźwość kierowców. Tak jest między innymi w Krakowie. Ludzie ruchu drogowego, Komenda Miejska Kraków. Proszę, że pokaż sobie ustnik, zbadamy trzeźwość, dobrze? Aha, no dwóch. Tak. Dobrze. Okej, jeszcze. Pani wynik 0-0, jest pani trzeźwa. W drodze na cmentarz jest ciężko. Bardzo trudno, są straszne korki, zwłaszcza tutaj w obrębie cmentarzy. No trzeba się zbroić w cierpliwość. Jeszcze troszkę mocniej, bo nic nie skakuje, super. I mamy 0, do widzenia. Bardzo dobrze, oczywiście. Można sprawdzić, czy kierowcy jeżdżą trzeźwi, bo przecież z wariatami mamy dużo do czynienia. Przypomnijmy, według policyjnych statystyk od początku świątecznego weekendu na naszych drogach doszło do przeszło 380 wypadków, w których zginęło 38 osób, a 471 zostało rannych. Są pierwsze zarzuty za zadymy na gdyńskim stadionie podczas piłkarskich derbów Trójmiasta. Usłyszało je 3 młodych mieszkańców Gdańska, a chodzi o niedzielny mecz ekstraklasy pomiędzy Arką Gdynia a Lechią Gdańsk. Dwaj mieszkańcy Gdańska usłyszeli zarzuty rzucania niebezpiecznymi przedmiotami, a jeden znieważenia policjantów. Grożą im co najmniej 3 lata więzienia. Po przesłuchaniu cała trójka została zwolniona, powiedział mi komisarz Michał Rusak z gdyńskiej komendy miejskiej. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem sędziego kibice obu drużyn rzucali się odpalonymi racami i powyrywanymi z trybun krzesełkami. Na szczęście nikt nie został ranny. Sytuację udało się opanować dopiero po wkroczeniu na stadion uzbrojonych policjantów. Właściciel obiektu wycenił straty na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Zniszczonych zostało ponad 500 krzesełek oraz ściana za trybunami, na której wymalowano flagę Lechii Gdańsk i napis Trójmiasto jest nasze. Policja zapowiada kolejne zatrzymania w tej sprawie. Ustala, kto wniósł i odpalił racę na stadionie oraz kto zdemolował krzesełka. Cały czas analizowany jest monitoring stadionowy, który dokładnie zarejestrował buty na trybunach. Mówił Grzegorz Armatowski z Radia Gdańsk. Polskie Radio 24.
A my wracamy do tematu dzisiejszych uroczystości. Prawosławni czczą pamięć zmarłych kilka razy w roku. Groby bliskich są szczególnie odwiedzane w okresie Wielkiego Postu i Wielkanocy, mówi Natalia Chładyk ze Stowarzyszenia Zjednoczenie Łemków. Dobra, bo to nie widzę. Świąt wielkanocnych idzie się całą procesją, wszyscy parafianie z księdzem na czele na cmentarz i tam niejako obwieszczamy, że Chrystus zmartwychwstał. Wtedy też ksiądz święci te groby. Później też zmarłych wspomina się często przed Bożym Narodzeniem. Mimo że 1 listopada nie jest dniem świątecznym w Kościele Wschodnim, Łemkowie coraz częściej odwiedzają również w tym dniu cmentarza, dodaje Natalia Chładyk. Prawosławni dbają o te groby, czyli zanoszą znicze, kwiaty i tak dalej, modlą się. Coraz częściej też są w cerkwiach wieczorami takie nabożeństwa w intencji zmarłych. Ale to jest jakby przyjęte niedawno, to nie jest tradycja przekazywana nam z dziada pradziada. A w Kościele rzymskokatolickim, przypomnijmy, przypada dziś uroczystość Wszystkich Świętych. To czas refleksji nad sensem ziemskiego przemijania. Międzywyznaniowa modlitwa na cmentarzu nieistniejących cmentarzy odbyła się dziś w Gdańsku już po raz 15. Przedstawiciele 11 związków wyznaniowych modlili się za tych, którzy dawniej żyli i spoczęli na gdańskich cmentarzach, które już nie istnieją. O znaczeniu tej modlitwy mówili prezydent Gdańska Paweł Adamowicz i proboszcz prawosławnej parafii świętego Mikołaja w Gdańsku Dariusz Jóźwik. Jeszcze molim Cię o pokojenie duszą, co przegrabowuje. We współczesnym świecie niezwykle ważna jest otwartość, dialog, umiejętność życia w różnorodności. Nie bania się, dlatego ta modlitwa za gdańszczan, za te 40 pokoleń wśród przedstawicieli judaizmu, religii muzułmańskiej, katolickiej, różnych chrześcijańskich religii jest niezwykle ważna, bo to jest taka nasza demonstracja otwartości i właśnie ciągłego dialogu. Którzy się nawrócili i którzy poszli po twojej drodze. No tutaj nie ma prawosławnych w Warszawie. Proszę zauważyć, że na różnych cmentarzach leżą też wyznawcy Kościoła Wschodniego. To jest to, co łączy śmierć każdego dosięgnie. Czy my obchodzimy, czy nie obchodzimy? Wiadomo, że nie obchodzimy święta trupów, ale prawosławni są dużo lepsi. Dużo lepsi. Szkoda, że ich tu nie ma w Warszawie prawosławnych. Ani mormonów, ani ewangelików, ani świadków. Przeszli pod pomnik ofiar tyfusu, znajdujący się na terenie parku Grodzisko i zapalili tam znicze pamięci. Wszystkich Świętych to dobra okazja, by odwiedzić tatarski cmentarz w Studziance w powiecie bialskim. Jest to wyjątkowa nekropolia w kraju, a nawet w Europie. To jeden z sześciu zachowanych tak zwanych mizerów. Mówi Łukasz Wenda ze Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Studzianka. On jest niczym podczas opieki światowej, ale coraz częściej dużo ludzi go odwiedza. Wśród pochowanych Tatarów spoczywa generał Józef Bielak. Jest to bardzo znana postać wśród Tatarów, szczególnie w XVIII wieku. Był jednym z dwóch tatarskich generałów w Wojsku Polskim Rzeczpospolitej Obojga Narodów. On zginął w 1794 roku. Ten nagrobek jest w centralnej części cmentarza tatarskiego w Studziance. Obecnie cmentarz tatarski w Studziance przechodzi inwentaryzację. Przeprowadza ją Fundacja Dziedzictwa Kulturowego z Warszawy. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Miejscowości Studzianka szacuje się, że na cmentarzu może znajdować się ponad 250 nagrobków. Znicze płoną także w Muzeum Auschwitz. Lampiony można zobaczyć m.in. przed Ścianą Śmierci na dziedzińcu bloku 11 i na rampie kolejowej w Birkenau. Oprócz turystów 1 listopada miejsce pamięci odwiedzają osoby, które w Auschwitz straciły swoich bliskich. Dla nich wizyta w tym dniu, w tym miejscu to obowiązek. Dziadek zginął podczas II wojny światowej. I zawsze co roku 1 listopada tutaj? Staramy się. Pamięć trzeba uczcić, a poza tym no, to jest właściwie jeden wielki grób. Co rok zawsze przychodzimy tutaj zapalić znicza. Ten dzień tutaj jest inny? Wie pan co, chyba tutaj codziennie jest tak samo. Człowiek jak sobie przypomni, co tu się działo. Właściwie codziennie powinniśmy tutaj przyjeżdżać i jakąś tam ofiarę składać i modlić się za tych biednych ludzi. Z odwiedzającymi dziś Muzeum Auschwitz rozmawiał Marek Mendela z Radia Kraków. W byłym niemieckim, nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau w czasie II wojny światowej zginęło ponad 1 000 000 osób, co najmniej 20 narodowości. Wśród ofiar są też święci Kościoła katolickiego, ojciec Maksymilian Maria Kolbe i Teresa Benedykta od Krzyża.
Znicze zapłonęły przed pomnikiem walki i męczeństwa na terenie innego byłego obozu zagłady na Majdanku. Oddajemy hołd tym, którzy stracili tu życie, mówią lubinianie. Pomodliliśmy się za duszę świętej pamięci wszystkich, którzy zginęli na Majdanku. Boje śmierci Oświęcim, Brzezinka, Bełżec, Sobibór, Dachau, innych obozach koncentracyjnych. Trzeba pamiętać, może kiedyś ktoś i o nas popamięta, bo to nie wiadomo jak to, co może być jeszcze. Historii my nie wybieramy, ktoś już wybrał za nas i napisał to. My tylko możemy uszanować to wszystko, co jest teraz, w tej chwili. Modlić się, no bo co więcej, z nich zapalić. Znicze i kwiaty były składane także przed barakami na terenie obozu. Przypomnijmy, przez Majdanek przeszło około 150 tysięcy osób. Ostatnie badania Tomasza Kranca wskazują, że ofiar było 78 tysięcy, z czego 59 tysięcy stanowili Żydzi. Na wielu cmentarzach jest symboliczny grób upamiętniający bezimiennych żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej. 1 listopada harcerze pełnią przy nich warty. Zdaniem podharcmistrz Patrycji Nowak ze 119. Zagłębiowskiej Drużyny Harcerskiej Pomarańczarnia to ważne wydarzenie w harcerskim kalendarzu. Jest to święto szczególne. Harcerze wszyscy generalnie pełnią warty przy grobach nieznanego żołnierza, obojętnie w którym miejscu one by się nie znajdowały. Wtedy oczywiście odpowiednio są umundurowani, czyli pełne umundurowanie, z pełną powagą i poszanowaniem świętują, jeżeli można powiedzieć, ten dzień święta zmarłych. 1 listopada wierni chętnie zapalają znicze na grobach nieznanego żołnierza. Bardzo dużo jest osób, które przychodzą pod groby nieznanego żołnierza, bezwzględnie na to, czy ktoś tam z ich bliskich leży, czy też nie. Po prostu przychodzą i ten jeden znicz zawsze jest zapalony. Pierwsze groby nieznanego żołnierza powstały 11 listopada 1920 roku w Wielkiej Brytanii i we Francji. Później groby zaczęły powstawać także w innych krajach. Od dziś przez 8 dni otwarte są podziemia Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu. To jedyna okazja w roku do zwiedzenia tego miejsca. Więcej Grażyna Ślęzak-Wójcik. Od pierwszej połowy XIX wieku chowani są tam biskupi ordynariusze, niektórzy biskupi pomocniczy oraz zasłużeni księża pracujący w diecezji sandomierskiej. Poinformował ksiądz Tomasz Lis, rzecznik kurii diecezjalnej w Sandomierzu. W kaplicy urządzonej w podziemiach znajduje się ołtarz, a za nim portrety hierarchów, m.in. sługi Bożego biskupa Piotra Gołębiowskiego, biskupa Jana Kalnego Lorka. Warto dodać, że najstarszy pochówek z biskupów to pochówek i grobowiec biskupa Adama Prospera Burzyńskiego. W podziemiach znajduje się także grób jezuity Bazylego Korbuta, który zmarł w opinii świętości w 1772 roku. Historia nekropolii katedralnej jest jednak znacznie starsza i sięga XIII wieku, kiedy to Sandomierz i jego mieszkańcy byli nękani przez Tatarów, dodał ksiądz Tomasz Lis. To właśnie w tych okolicach zostali pochowani męczennicy sandomierscy, czyli duchowni i mieszkańcy Sandomierza, którzy zostali wymordowani przez Tatarów. Później właśnie w podziemiach Bazyliki chowano również parafian wielkich sandomierzan. Otwarcie krypt jest związane z oktawą wszystkich świętych. Do 8 listopada można je zwiedzać w godzinach od 9 do 17.30. Z Sandomierza Grażyna Szemzak-Wójcik, Radio Kielce. W domu arcybiskupów krakowskich kardynał Stanisław Dziwisz spotkał się z delegacją wszystkich religii działających w Izraelu. Na spotkaniu podkreślano, że wzajemne poszanowanie i mądre współżycie wyznawców różnych religii jest możliwe i wartościowe. Jak wskazał kardynał Dziwisz, na spotkaniu poruszono wiele istotnych treści. Wszyscy powiedzieli, że musimy tworzyć wspólnotę poprzez dialog, w ten sposób poszanowanie, w ten sposób możemy się przyczynić poprzez nasze religie, poprzez wspólną wiarę w jednego Boga do tworzenia pokoju i w Palestynie, w Izraelu. A ktoś bardzo pięknie powiedział, że jeśli pokój zaistnieje w Jerozolimie, to ten pokój może być przykładem rozszerzyć się na Bliski Wschód i na cały świat. Grupa, która odwiedziła dziś Kraków, składała się z przedstawicieli wszystkich religii działających na terenie Izraela, czyli m.in. z grecko-prawosławnego patriarchatu Jerozolimy. Był gościem Teofil II, ormiański patriarcha Jerozolimy Nourhan Manugian, anglikański biskup Jerozolimy Suehil Davani oraz dwaj druzyjscy imamowie z Galilei. A już w środę delegacja uda się do byłego obozu nazistowskiego Auschwitz-Birkenau.
Birkenau. 24 godziny w Polsce i na świecie. Nieuchronnie zbliża się 23, co oznacza, że czas już kończyć nasz magazyn 24 godziny w Polsce i na świecie. Dziękuję za uwagę. Życzę spokojnej nocy. Mariusz Gzyl, do usłyszenia. Autopromocja. Polskie Radio 24. Aktualne wydarzenia, gorące komentarze, szczegółowe analizy. Politycy w krzyżowym ogniu pytań prosto z Sejmu w rozmowie parlamentarnej. Polskim Radiu 24. Codziennie od poniedziałku do piątku o 16.15. Ewa Wasążnik. Zapraszam. Autopromocja. Minęła 23. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Trwają powroty z cmentarzy. Od piątku zginęło na drogach prawie 40 osób. Papież Franciszek powrócił do Watykanu. W drodze ze Szwecji wykluczył możliwość wyświęcania kobiet na kapłanów. Arcybiskup Cypru tymczasem zapowiedział tworzenie przez Kościół placówek edukacyjnych, w których piętnowany będzie homoseksualizm. Paulina Łukawska, zapraszam. 38 osób zginęło, a 471 zostało rannych w ponad 380 wypadkach, do których doszło od piątku. Trwa fala powrotów z cmentarzy, a pogoda nie sprzyja zmotoryzowanym. Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji apeluje więc o rozwagę. Do 2 listopada zawsze ta nasza akcja z nich trwa, bo te powroty będą jeszcze jutro. Tradycyjnie apelujemy o to, by wyjechać wcześniej, nie sugerować się bezwzględnie nawigacją. To, że nawigacja mówi nam, że dojedziemy w 3 godziny, wcale nie oznacza, że tak musi być, bo będą niespodziewane sytuacje na drodze. Więc jeżeli a. będziemy przestrzegać przepisów ruchu drogowego, b. obdarzymy się nawzajem życzliwością, z całą pewnością cali i zdrowi dotrzemy do celu naszej podróży. Od piątku funkcjonariusze zatrzymali 1119 nietrzeźwych kierowców. Mandatami policja kara też pieszych poruszających się bez odblasków w terenie niezabudowanym. Za obecnego pontyfikatu nie będzie kobiet księży. Mówił o tym papież Franciszek podczas tradycyjnej konferencji prasowej na pokładzie samolotu, którym wracał z Malmo do Rzymu. Papież przebywał niecałe 2 dni w Szwecji, gdzie uczestniczył w inauguracji obchodów 500-lecia reformacji. O szczegółach z Rzymu Marek Lenert. Papież był tam na zaproszenie Światowej Federacji Luterańskiej, ale nie podsumował tego aspektu swojej podróży. Zapytano go natomiast, co sądzi o tym, że na czele Kościoła Szwecji stoi kobieta i czy można spodziewać się, że w Kościele katolickim kobiety będą kiedyś kapłanami. Franciszek przypomniał, że w sprawie święceń kobiet ostatnie słowo powiedział Jan Paweł II i to słowo pozostaje. Papież odwołał się do listu apostolskiego Ordinatio Sacerdotalis Jana Pawła II o udzielaniu święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom z maja 1994 roku. Dużo miejsca w rozmowie z dziennikarzami Franciszek poświęcił problemom migracji. Zauważył, że to nieludzkie zamykać drzwi, nieludzkie zamykać serca, ale na dłuższą metę płaci się za to polityczną cenę. Płaci się również, dodał, za pomyłkę w rachubach i za przyjęcie większej liczby, niż jest się w stanie zintegrować. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Arcybiskup Cypru Chryzostom zapowiedział tworzenie przez Kościół placówek edukacyjnych, w których piętnowany będzie homoseksualizm. Prawosławny duchowny zapowiedział, że Kościół wybuduje przedszkola i szkoły, w których będzie się nauczać między innymi o tym, że homoseksualizm jest nienaturalnym wyborem. O szczegółach z Aten Beata Kukiel-Wrajla. Arcybiskup, który był gościem cypryjskiej telewizji Mega One, oświadczył, że homoseksualizm jest grzechem i że ludzie powinni nauczyć się z nim walczyć. Dodał, że podobnie jak osoby, które decydują się zostać mnichami i z sukcesem zwracają się przeciwko swojej naturze, tak samo mogą postąpić homoseksualiści. Zapowiedział, że utworzone przez Kościół placówki edukacyjne wpajałyby dzieciom właściwe wartości, dzięki czemu kończyliby je, jak się wyraził, porządni ludzie z pełnymi osobowościami. Według arcybiskupa do września powstanie
powstanie 10 takich przedszkoli, a w ciągu kolejnych 2 lat 2 szkoły podstawowe, a następnie średnie. Wypowiedzi arcybiskupa wywołały oburzenie wielu środowisk na Cyprze. Tamtejsza organizacja skupiająca m.in. osoby homoseksualne w wydanym oświadczeniu zaprotestowała przeciwko szerzeniu nienawiści i dyskryminacji. Najwyższy czas, aby Kościół na Cyprze zaczął kochać bliźniego takim, jakim on jest, napisano, zapowiadając zgłoszenie sprawy do prokuratury. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Prognoza pogody. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotny deszcz. Na północ oraz w centrum, po południu miejscami także przelotne opady krupy śnieżnej i deszczu ze śniegiem. Tu także możliwe są burze. Najwięcej opadów na wybrzeżu wschodnim. Na Podhalu opady deszczu wieczorem przejdą w opady deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie od 4-5 stopni na krańcach północno-wschodnich do 9 na południowym zachodzie. Wiatr na wybrzeżu silny, okresami bardzo silny. Poza tym wiatr umiarkowany i dość silny zachodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Minęła 23:05. Sport w Polskim Radiu 24. Tomasz Kowalczyk, zapraszam, a zaczynamy od wyników spotkań 4. kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. W grupie A zespół FC Basel przegrał z Paris Saint-Germain 1-2. W drugiej połowie na boisku w barwach paryskiej drużyny pojawił się Grzegorz Krychowiak. Ludogorec Razgrad przegrał z kolei z Arsenalem Londyn 2-3. Decydująca bramka dla Arsenalu padła w 90. minucie spotkania. W grupie D Bayern Monachium wygrał na wyjeździe z PSV Eindhoven 2-1, a 2 gole strzelił Robert Lewandowski. Z kolei Atletico Madryt pokonało FK Rostów też 2-1. Tutaj także decydujący gol w 90. minucie. W grupie B Besiktasz Stambuł zremisował z Napoli 1-1, a Piotr Zieliński zagrał przez ostatnie 10 minut w barwach drużyny z Neapolu. Benfica Lizbona pokonała natomiast Dynamo Kijów 1-0. Wreszcie grupa C, tutaj w szlagierowym spotkaniu Manchester City pokonał Barcelonę 3-1, a Borussia Mönchengladbach zremisowała z Celticiem Glasgow 1-1. Jutro piłkarze Legii Warszawa spotkają się z Realem Madryt w 4. kolejce. Spotkanie ze względu na zachowanie kibiców w czasie meczu z Borussią Dortmund odbędzie się bez udziału publiczności. Jacek Magiera, trener stołecznej drużyny, liczy, że Legia więcej nie będzie już karana w ten sposób. Dla nas jest to bardzo trudna decyzja, którą musimy zaakceptować jako klub. Będzie to trudny mecz dla wszystkich, dla nas szczególnie, bo takie święto jak mecz z Realem Madryt grać przy pustych trybunach, to czujemy zawstydzenie, że w ten sposób to wygląda i w żaden sposób nie powinno się to przytrafić. Tak uznała UEFA, akceptujemy to i będziemy robić wszystko, aby po raz ostatni Legia Warszawa rozgrywała taki pojedynek na własnym stadionie. Jacek Magiera nie wie jeszcze, jak będzie wyglądał skład na środowy mecz, ale cieszy się, że ma do dyspozycji pełną kadrę. Będziemy starali się grać przede wszystkim skutecznie, jeżeli chodzi o nasze działania i w obronie, i w ataku. Mamy kadrę w tej chwili 23-osobową, bo 3 zawodników oddaliśmy do młodej drużyny, która jutro zagra przed nami. I wszyscy są zdrowi. Pierwszy raz taka sytuacja się zdarzyła, że przed meczem możemy spojrzeć na naszą listę zawodników i powiedzieć, że możemy wystawić optymalną jedenastkę. Mamy 2-3 warianty do tego, aby rozegrać to spotkanie, w jakim składzie wyjdziemy. Natomiast decyzja zostanie podjęta w 100% po jutrzejszym rozruchu, który odbędziemy na naszym stadionie rano. Dlatego zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mamy pewne rozwiązania, które chcemy zastosować, powielić to, co było w Madrycie, ale także zrobić coś nowego, bo wiadomo, że gramy na własnym stadionie. Początek środowego meczu Legia Real o godzinie 20:45. Stelmet Zielona Góra przegrał w Belgradzie z Partizanem 56-58 w meczu 3. kolejki grupy E koszykarskiej Ligi Mistrzów. To 2. porażka mistrzów naszego kraju w rozgrywkach. Partizan odniósł z kolei 2. zwycięstwo. W 2. wtorkowym spotkaniu tej grupy AEK Ateny uległ Besiktaszowi Stambuł 78-88. Siatkarki Tauronu MKS Dąbrowa Górnicza wygrały na wyjeździe z Maccabi Haifa 3-1 w pierwszym meczu 2. rundy eliminacji Ligi Mistrzyń. Rewanż w Dąbrowie Górniczej zostanie rozegrany w najbliższą sobotę. Jeśli Tauron awansuje, w 3. rundzie kwalifikacji zagra najprawdopodobniej z Anhelem Prostejów. Czeski zespół wygrał 1. wyjazdowy mecz z węgierskim Linamarem 3-0.
Kamil Majchrzak odpadł w pierwszej rundzie gry deblowej tenisowego Challengera ATP w Ekwadorze. Polaki grający z nim w parze Francuz Maxime Javenier przegrali z Urugwajczykiem Marcelem Felderem i Chilijczykiem Castillo 0-6, 3-6. Polskie tenisistki stołowe pokonały natomiast w Madrycie reprezentację Hiszpanii 3-1 w drugim meczu eliminacji drużynowych Mistrzostw Europy, które odbędą się w przyszłym roku w Luksemburgu. Polskie Radio 24. 9 minut po godzinie 23 w Polskim Radiu 24 czas na reportaż. Wielki talent, a przy tym ogromna skromność, pozorna kruchość i wewnętrzna siła, umiejętność słuchania i widzenia tego, czego inni nie widzą. Taka była Patrycja Gruszyńska-Ruman. Za swoje reportaże otrzymała wiele nagród, m.in. Prix Italia, Nagrodę Główną Wolności Słowa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Białą Kobrę, Grand Prix 18. Festiwalu Mediów Człowiek w Łodzi, Nagrodę imienia Witolda Zadrowskiego Melchiory 2008, stypendium imienia Jacka Stwory, Nagrodę Główną Konkursu Audio Photodoc, Grand Press 2011, Grand Prix Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 2011, Nagrodę Srebrnego Melchiora 2013. W roku 2009 została radiowym reportażystą roku. Była nie tylko dociekliwą i utalentowaną dziennikarką, ale przede wszystkim mądrą, wrażliwą i ciepłą osobą. Zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu Jakuba Tarki, Patrycja. Tworzenie reportażu jest dla mnie pasją. Nie traktuję tego jako pracy. Już od kilkunastu lat zajmuję się reportażem radiowym. I każda nagroda to dla mnie ogromne wyróżnienie i taka chęć do dalszej pracy nad reportażem bardzo mobilizuje. Kiedy myślę o Patrycji, to mam przed oczami bardzo ładną, młodą kobietę, wysoką, o długich, blond włosach. I przede wszystkim to, co może od razu uderzyć każdego, kto patrzył na nią, to jakby takie zakłopotanie, onieśmielenie, tak jakby przepraszała, że przeszkadza. To było takie niesamowite. Ale myślę, że ta jej nieprawdopodobna nieśmiałość otwierała jej drogę do ludzi. To ludzi zjednywało, opowiadali jej to, czego być może innym nie opowiedzieliby. Wyglądała jak kipiska. Takie jakieś miała torby przewieszone przez ramię, te długie włosy zwykle powiewały trochę Janis Joplin. Delikatna, wysoka, zgrabna, bardzo o takim głębokim, ciekawym spojrzeniu. W momencie, kiedy się odzywała, to od razu się czuło kruchość dużą w niej, a jednocześnie było w niej coś pociągającego, że czułeś, że tutaj o jakichś ważnych sprawach będziemy rozmawiać. Oczywiście można pewne umiejętności zdobyć, ucząc się, czy kogoś naśladując, ale taka nadzwyczajna umiejętność zobaczenia czegoś, czego inni nie widzą. To się po prostu ma, albo się tego nie ma. I Patrycja była tym obdarowana. Ten moment, w którym spotkaliśmy się z Patrycją, to w jej zawodowym życiu to był taki chyba pierwszy moment, kiedy ona zaczynała chodzić o własnych siłach, pokazywała swoje talenty w sposób już absolutnie świadomy. Ona miała ogromną ciekawość człowieka i była niezmiernie uparta i dociekliwa w takim stwarzaniu obrazu prawdy o bohaterze. My razem pracowaliśmy przy takim cyklu Widzialne i Niewidzialne. Zaprosiliśmy ją do tego cyklu jako zdolną, jeszcze nie reportażystkę, tylko bardziej reporterkę. Ale nagle okazało się, że te zadania, które były stawiane przed nią, robiła znacznie lepiej niż w ogóle to wymyśliliśmy my. I naprawdę ten cykl Widzialne i Niewidzialne w dużej mierze stał właśnie tą jej ogromną taką miłością do człowieka, która była słyszana w tej pracy bardzo. A Patrycja z jednej strony była krucha, delikatna, taka bardzo zwiewna, a z drugiej strony uparta, dociekliwa, mocna, mądra i bardzo chciała się uczyć. Pamiętam ją w takim czerwonym swetrze. W Kazimierzu w czasie seminarium reportażu, w czasie przesłuchiwania finalistów konkursu imienia Jacka Stwory. Byłam zaskoczona, że tak piękna młoda dziewczyna podejmuje tak trudny temat. To był reportaż z hospicjum dla dzieci chorych na raka. I ona to zrobiła
z taką niesłychaną czułością, a nie czułostkowością. I to już było ogromną wartością, dlatego że pokazywało, że ona doskonale czuje, co jest najważniejsze. Potem Patrycja przygotowywała kolejne reportaże już dla różnych stacji rozgłośni, ale tak się stało, spytała, czy ona może przyjść i poradzić się. I ona wieczorami przychodziła do mnie, siedziałyśmy w nocy i to się stało takim zwyczajem, kiedy Patrycja już wyszła za mąż, ja byłam na ślubie Patrycji, urodziła pierwsze dziecko, to wtedy już przychodziła zawsze z niemowlęciem, począwszy od Kai, a skończywszy na tej małej ostatniej. Była ogromna chęć nauki. Ona ciągle chciała wiedzieć więcej. I potem strasznie się cieszyłam, kiedy Patrycja już zaczęła wzrastać pod opieką Ireny Piłatowskiej w studiu reportażu i dokumentu. O pracy można powiedzieć tyle, że to był tytan pracy. Ta niezwykle delikatna, szczuplusieńka osoba miała w sobie jakąś nieprawdopodobną siłę i to już dla mnie jest rzecz, której chyba bym ja nie podołała. W każdym razie nie wyobrażam sobie tego, żeby być matką czwórki dzieci i tak to wszystko poukładać, żeby pracować, pracować i jeszcze raz pracować. Ta